Dzień dobry Państwu, dobry wieczór, dzień dobry dla niektórych, witam z tej norweskiego, w ten norweski wieczór razem z kotem. Cześć kot, przywitaj się. Kotek sobie zaraz pójdzie, proszę Państwa. Nie wiem, jak to będzie dzisiaj chodzić, mam nadzieję, że będzie chodzić. Wczoraj mi to zrobił dość ciekawy numer, o którym zaraz opowiem. I zaraz wytłumaczę, dlaczego usunąłem tamtą KHT, ale widzę, że to ma czkawkę straszną i niezbyt chcę to transmitować. Cześć kot. Cześć kot. Proszę Państwa, słuchajcie mnie, nie musicie mnie oglądać, byleby tylko było słychać głos. Mam nadzieję, że będzie słychać, chociaż widzę, że w tej chwili już jest coś strasznego się dzieje z tym internetem. Nie potrafię powiedzieć dlaczego. Tak to jest, jak jest, proszę Państwa. Natomiast, proszę Państwa, powiem jedno. Musiałem usunąć tą KHT wczoraj i z jednej strony nie powinienem nadawać, ale to wcale nie dlatego, jak tutaj niektórzy pisali i się cieszyli, ale dlatego, że proszę Państwa, ja musiałem wczoraj wziąć potężną dawkę leków przeciwbólowych przepisanych mi przez norweskiego lekarza. Nieważna nazwa, odpowiednikiem na przykład polskim jest Tramal, jakiś tam inny, jakiś taki tego, to są leki na morfinie. Więc wziąłem to, bo wczoraj miałem straszny, wczoraj nadawałem z dość dużym bólem i musiałem wziąć te leki. Natomiast, proszę Państwa, to dobrze, że się nadało, jednak ja to dzisiaj wszystko powtórzę, co wczoraj mówiłem, ponieważ zobaczyłem prawdziwe twarze niektórych tutaj również na czacie. Państwa cieszących się, oskarżających mnie o alkoholizm, o różne rzeczy. Niech sobie mówią, co chcą. Mam ich po prostu gdzieś, ale to widać, proszę Państwa, czasami kto tu i po co jest. No. Dostałem również szereg, jeszcze wczoraj przed tą audycją i później po audycji dostałem szereg maili, różnego rodzaju wiadomości na privie na temat, żebym raczej się nie przestał zajmować Smoleńskiem. W wielu przypadkach to ludzie piszą to z dobrego serca. Ja wiem o tym i wiem kto, niektóre są dość ciekawe. Niektóre są dość ciekawe i wiem dlaczego. Natomiast, proszę Państwa, jeszcze jedno, bo mi tutaj, jeżeli Arek i Krzysztof, jeżeli jesteście na czacie, to potwierdźcie, że wczoraj mi ktoś zwolnił, wczoraj w jakiś sposób zwolniono mój głos o 10%, przesunięto 2 sekundy, no i tak to wychodzi. No ale wracamy do tematu audycji. Ja tak jak wczoraj powiem. Zacznę od czegoś, co może być związane z polityką historyczną. Proszę poczekać, ja muszę tylko sobie wziąć. Oczywiście ja nie znam francuskiego, więc nie będę, więc wymawiam tą nazwę z angielska, ale dostałem bardzo ciekawą informację i powtórzę. Otóż dotyczy to takiego fajnego czasopisma, które się nazywało Illustration. Dość ciekawe czasopismo, które mniej więcej w 1939-1940 roku pokazywało zdjęcia z Polski, bombardowań, różne inne rzeczy. Ja będę miał zeskanowane całe to czasopismo, ktoś mi zeskanuje. Co ciekawe, to czasopismo wychodziło chyba do 1944 roku i ono zostało później i jej szef chyba całkowicie zlikwidowane ze względu na kolaborację, ale to świadczy o tym, że Francuzi, ci nasi przyjaciele francuscy, dobrze wiedzieli, co się w Polsce dzieje. Dobrze wiedzieli. I milczeli po prostu. I milczeli. O, do 1944 roku, tak, ukazywało się również pod Niemcami. Po wojnie zamknięto przez kolaborację wobec właściciela Jacques Dessain. Chyba tak się go czyta. Nie, czy Jacques Lesdain? Nie wiem, po prostu nie potrafię go przeczytać. Także to jest dość ciekawe. To jest dość ciekawe i jeżeli mówimy o polityce historycznej, to warto by naszym sojusznikom, partnerom w tej chwili z NATO, z Unii pokazywać właśnie takie rzeczy. Właśnie takie rzeczy, proszę Państwa. Smoleńskim nadal się będę zajmował, chociaż w inny sposób nie zawsze będą Państwo zadowoleni z tego, co powiem. Bo ja mam zupełnie inne podejście do tego wszystkiego. Ale trudno.
Chciałem się odnieść również do sprawy pana doktora Huberta Czerniaka. Wczoraj, nie wiem, czy cię państwo usłyszeli, ja wczoraj połączyłem się z WRAL-u 24, jak był pan Zagórski, no i tam powiedziałem swoje zdanie. Ale ja tą teczkę przeczytałem, przesłano mi tą teczkę, ja ją przeczytałem, proszę państwa, i powiem wprost, na podstawie tej teczki ciężko mi stwierdzić, czy ja mogę nawet wykluczyć jakąkolwiek kolaborację. Mogę natomiast na pewno powiedzieć, że pan Czerniak chciał po prostu dostać się na studia, zrobić karierę, dostać mieszkanie, poszedł tam z przyczyn czysto komercyjnych. Jego ocena pracy w tym nieszczęsnym ZOMO jest oceną tak rutynową i oceną wyraźnie pisaną tylko dlatego, żeby go przenieść na ASW. Zresztą, gdyby obsługiwał rzeczywiście wojsko, ja nie tak jak on mówił, że jako sportowiec, czy tam i tak dalej, bo sportowcy byli na różnych etatach. Jerzy Kulej był na etacie milicji obywatelskiej. Wojsko miało na różnych dziwnych etatach w wojskowych instytucjach, również legionistów. To było zawsze gwardia i legia oczywiście. I został przeniesiony bardzo szybko. Musiałby ze 2 lata, czy te 3 lata odsłużyć w tym ZOMO, ale przeniesiono go bardzo szybko na ASW, bo to takie był taki myk urzędniczy i z tego ASW na Akademię Medyczną i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko jest w tej teczce. I to jest wszystko, co było. Oczywiście ja powiedziałem, że największym błędem pana doktora Czerniaka jest to, że nie powiedział tego wcześniej, nie powinien to wszystko powiedzieć, ujawnić, przyznać się, byłem młody, głupi, dobra, poszedłem sobie dla kolaboracji, dla pieniędzy i już, i tak dalej, i tak dalej. Taka lustracja w rezultacie, taka oto lustracja byłaby bardzo dobra, bo teraz wszyscy zapomnieli, że jednak pan dr Hubert Czerniak, bez względu na to, czy ja się zgadzam z nim, a na pewno się nie zgadzam z tymi jego turbosłowianowymi historycznymi rzeczami, nie do końca również wierzę w te wszystkie medycyny alternatywne, naturalne, trudno, mam prawo, ale doceniam jego absolutną walkę z koncernem farmaceutycznym. Bardzo ciekawy jest również okres, w którym się zaatakowano pana Czerniaka, czy wcześniej pana Ziębę, akurat okresu braku leków, prawda? Atakuje się ludzi, którzy cały czas mówią o pewnego rodzaju alternatywnych rozwiązaniach, ale też mówią o zniszczeniu polskiego przemysłu farmaceutycznego i są niewygodni dla tych wielkich koncernów farmaceutycznych, proszę państwa. No. Także... Także tak powinno, także po prostu powinno. Marekiem oczywiście. A ilu było z Górnika Zabrze, pracowało w kopalniach, no i nawet na dobrych etatach, bo przecież za PRL-u sport nie był zawodowy, mógł być tylko amatorski. Więc robiono takie ściemy po to tylko, żeby płacić tym ludziom. To nie było tak jak teraz. Właśnie. Woda słodka, nie wiem, co to jest medycyna alternatywna, nie znam się na tym, ja na ten temat nie dyskutuję po prostu. No. I tak uważam. I zapomniano natychmiast wszystko, co pan doktor Czerniak zrobił dużo dobrego dla ludzi, dla wszystkich. Jego wina polega tylko na tym, że schował to. No ale proszę państwa, tego typu paranoiczne grzebanie w życiorysach, szukanie, ta paranoiczna, dzika lustracja powoduje to, że prawdziwi bandyci, prawdziwi mordercy, ci, którzy powinni za to wszystko odpowiedzieć, za PRL, są bezkarni. Są bezkarni po prostu, bo my zajmujemy się tego typu rzeczami i tak uważam. Nie znam zresztą pana Czerniaka w ogóle, nigdy z nim nie rozmawiałem, ale nigdy z nim nie rozmawiałem. On zresztą się też chyba przeciwko szczepionkom też coś wypowiadał. Nie zajmuję się w tym. Robert Janczak, jak się panu nie podoba, no to pan nie ogląda. Miało być, a nie będzie. Będzie to, o czym ja chcę. Rozumie pan? Na tym polega, także do widzenia panu. No. To dlaczego milczał milczy Przemysław Gierowski? Nie wiem. Może dlatego, że boi się, ponieważ nie każdy ma odwagę wziąć wszystko na klatę, a ja w rezultacie pracowałem w Wydziale 11 Departamentu Pierwszego, który czynnie zwalczył o podziemie, prawda? No więc ja to wszystko wywaliłem. Przydałem się, wywaliłem. Dotąd jestem tutaj, to widać nawet z tego czatu, że dla wielu, to wczoraj też czytałem, jestem po prostu tylko i wyłącznie ubeckim śmieciem, którego należy zabić, a satysfakcję z mojego upadku i z mojej sytuacji, jaką widzę i czuję u ludzi, to miałem po prostu właśnie.
To aż było przyjemnie, jak niektórzy tą satysfakcję czują. I czują, no. Niech pali chrześć, niech będzie. Zaraz do tego wrócimy. I zaraz wrócimy do operacji typu Smoleńsk. Proszę Państwa, założenie jest takie, że w każdej operacji, jak się rozpracowuje jakiekolwiek rzeczy i patrzy się na jakiekolwiek rzeczy, to warto zawsze stanąć w butach przeciwnika, tłumacząc dosłownie idiom angielski. Ja muszę dobić dwa założenia. Po pierwsze, proszę Państwa, nie przesądzam nigdy i nigdy nie przesądzałem, czy to był zamach, czy katastrofa. Czy katastrofa, proszę Państwa. Nigdy tego nie przesądzałem, nigdy nie określam. To jest moje podejrzenia, są moimi podejrzeniami. W każdym tym nie zajmowałem się sprawami technicznymi i nie będę się zajmował sprawami technicznymi. Natomiast, proszę Państwa, jest jedna sprawa. Ten lot, bez względu na to, czy była to katastrofa lotnicza, czy był to zamach, był przygotowany tak, jakby nikt nie chciał go przygotowywać. Tam właściwie wszystkie procedury przygotowawcze, a ja przypominam tym, którzy są tutaj pierwszy raz, że ja trochę wiem na ten temat z wielu powodów. Jednym z nich jest, że będąc na placówce byłem odpowiedzialny za zabezpieczenie i bezpieczeństwo 3 wizyt prezydenta Kwaśniewskiego, wszystkich premierów w ciągu 6 lat 2000-2006 i wielu delegacji rządowych. Znam te procedury. Korespondowałem zarówno z kancelarią prezydenta, jak i z kancelarią premiera, jak i z pułkiem. Dokładnie wiem, jak to działa. Wiem, jak powinny zadziałać służby typu BOR, ABW, typu AW I pierwszą wizytę chyba już miałem jeszcze za czasów UOP-u, już chyba premier Buzek jeszcze przyjechał jako pierwszy, pamiętam. Wiem, jak to wygląda. No. I wiem, że w każdym przypadku, czy to była katastrofa lotnicza, czy to był zamach, są określone i konkretne osoby, które musiały dokonać konkretnych, określonych czynności. Z punktu widzenia biurokratycznego, urzędnika państwowego i procedur, z których ja wychodzę, to sprawą wówczas prokuratora jest wyjaśnienie, czy było to intencjonalne, czy było to przypadkowe, czy było to złośliwe, czy wyglądało z nieumiejętności działania tych ludzi. Mam porównanie z wizytami pana Kwaśniewskiego i wiem, jak działały, nawet jeśli pan prezydent Kwaśniewski miał rząd, który był z przeciwnego obozu, jak współpracowały ze sobą kancelarie. Ale teraz wróćmy do meritum. Zabawmy się, proszę państwa. No. Karol Maurycy, ja nic nie poradzę na ten internet. Proszę nie ruszać żadnych nazwisk, bo ja nie chcę nikogo krzywdzić. Nie chcę nikogo skrzywdzić, proszę Państwa. Powiem Państwu jedną rzecz. Zabawmy się. Wyobraźmy sobie, że ja jestem jakimś pułkownikiem Worącowem, siedzę sobie w Jasieniewie czy na Łubiance, wszystko jedno, no i szef zleca mi oczywiście, słuchaj, trzeba by wykończyć paru ludzi w Polsce, najlepiej zwalić im samolot, ale tak, żeby Polacy sami się pokłócili. Co robię? Przede wszystkim dokonuję potężnej analizy sytuacji wywiadowczej terenu. Siadam sobie za biurkiem i zanim sobie przygotuję, oczywiście proszę Państwa, w takich sprawach nie ma żadnych raportów, żadnych. I dzielę to na dwa etapy, na dwa podstawowe zasady, a więc wykonanie i operacje osłonowe. Przy czym operacje osłonowe dzieją się przed, można to nazwać nawet przygotowawcze, dzieją się przed, jak i po. Ale przede wszystkim patrzę, jakich środków, sił i środków będę potrzebował i jakich źródeł. I analizuję. I zdaję sobie sprawę i za to mnie właśnie znienawidzili totalnie, również w PiS-ie, że nie będę w stanie tego wszystkiego zrobić bez źródeł po obu stronach. A zakładając, że nie ma żadnego Worącowa, i nie ma żadnego, że nie wiem, że to rzeczywiście była tylko katastrofa wynikająca z polskiego bałaganu, to ten bałagan musiał być spowodowany określoną sytuacją nienawiści politycznej, złośliwości politycznych i robienia sobie
na złość, powiedzmy, w ten sposób. A więc po obu stronach muszą być odpowiedzialni ludzie. Pytanie, kto bardziej jest odpowiedzialny, kto nie, jest pytaniem bardzo ważnym, ponieważ w tym, co ja mówię, szefem wszystkich urzędników w Polsce był ówczesny premier i on jest za to odpowiedzialny, ponieważ on odpowiada za to, co robią jego urzędnicy. To trzeba wyraźnie określić. Stopień odpowiedzialności może być inny, ale tutaj nie ma niewinnych w tym momencie, proszę Państwa. Także, jeżeli chodzi o źródła, no to te źródła nie muszą być na wysokich stanowiskach, niekoniecznie na bardzo wysokich stanowiskach, więc nie mówmy tutaj na ten temat. Nie chcę tutaj rozwijać pewnego wątku politycznego, bo nie chcę, bo ja nie chcę tu powtarzać KHT 054. Wątku politycznego, dlaczego Rosjanom, dla Rosjan i nie tylko dla Rosjan bym to rozwinął, byłoby to korzystne. Byłoby to korzystne, było Smoleńsk i śmierć prezydenta Kaczyńskiego i części jego ludzi była korzystna. Natomiast ja mam szereg naprawdę konkretnych pytań, proszę Państwa. Krzysztof K., niech Pan przestanie mi tutaj gadać, by mógł zatrzeć ślady. Jakie ślady? Jakie ślady? Po prostu. Jakie ślady? No. A tak jeszcze wrócę, bo tutaj też widzę, tak jak wczoraj, no oczywiście SBK będzie bronił zamówca. Tak, ma pan rację, panie Przemysławie, wszyscy, SBK będzie bronił zamówca. Ma pan rację. No. Ustaliliśmy i nie ma co już w tej chwili dalej na ten temat dyskutować. Okej? Okay? Dobra. Chłopak z Ferajny, za wczesne pytanie, a czy USA mogłaby o tym wiedzieć? Nie sądzę, nie przeceniajmy Amerykanów. Amerykanie byli zajęci czym innym, oni za Obamy wychodzili z Europy. Problemem jest tylko, że ja jedyną rzeczą, na którą sobie mogę pozwolić, to napisać Choluba 2, dokończyć, gdzie się mogę rzeczywiście zemścić, również jako człowiek. Dlatego, że jako pisarz po prostu w książce czysto fabularnej fikcji literackiej, ponieważ jestem przekonany, że nikt tej tragedii smoleńskiej nie wyjaśni. Nikt nie wyjaśni. Nikt tego, proszę Państwa, nie wyjaśni. Dzisiaj przeczytałem, że żołnierz ukraiński, który zabił włoskiego dziennikarza, dostał dożywocie. Proszę, jak oni bronią swoich obywateli? Nam zabito prezydenta i nie tylko prezydenta i my nic tego nie wyjaśnimy. A proszę Państwa, nieważne jest Amber Gold, nieważne jest dziury VAT-owskie, nieważne są te wszystkie skandale. Bez wyjaśnienia Smoleńska ten nasz kraj po prostu jest krajem, no dobra, nie będę go już nazywał dalej, jak będę nazywał, proszę Państwa. No. I prosiłbym, żebyśmy teraz prosił Państwa, żebyście nie dyskutowali na temat technikaliów, nie o to chodzi, ale ja mam kilka pytań i te pytania teraz zadam publicznie, nie wymieniając nazwisk. Co się stało z notatką pułkownika Kazany? Notatką, która została przesłana również do kancelarii prezydenta. Czy osoba, która była na wizycie studyjnej wtedy, nie napisała żadnej notatki? Są prawdopodobnie rozliczenia. Kto był za to odpowiedzialny? I czy prawdą jest, że jedna z osób odpowiedzialnych za przygotowanie wizyty wyjechała do Moskwy parę dni wcześniej i nie było z nią później kontaktu. Czy to jest prawda, czy to jest tylko plotka? Chciałbym to wiedzieć po prostu. Chciałbym również wiedzieć, kto między godziną 11, chyba 11.30, wpuścił do kancelarii prezydenta też jeden z wyższych urzędników, chociaż nie najwyższy, grupę realizacyjną ABW, zmobilizowaną mimo wolnego weekendu w odróżnieniu, jako chyba jedyną ze wszystkich służb, chociaż wiem, że ludzie przychodzili do ABW, wiem, sami i przychodzili do AW sami i nie było dla nich żadnej roboty. I chciałbym po prostu wiedzieć, czy jest prawdą, że kto wpuścił tą grupę realizacyjną i czy to jest prawda, która, mówiąc kolokwialnie, trzepała, nie szukała DNA, trzepała biurko prezydenta, biurka BBN-ów, szukała aneksów WSI i materiałów po likwidacji WSI, bo takie mieli zadanie. Ciekaw jestem, wiem, że z tej grupy ktoś, paru osób, no ciężko będzie do nich dotrzeć po prostu.
Więc mam po prostu pytanie, kto i dlaczego, na jakiej podstawie? Na jakiej podstawie, skoro jeszcze nie było potwierdzone, że prezydent nie żyje? I że ci ludzie nie żyją. Nic nie było wiadomo. Podawała to tylko telewizja, ale oficjalnego polecenia nie było. Kiedy przyszła depesza z ambasady, bo musiała przyjść jako natychmiastowa, mówiąca o tym, o skali tej tragedii. I czy była taka depesza? No to ciekawe. Bardzo bym, proszę nie wymieniać żadnych nazwisk, ja nie wiem. Ja chcę wiedzieć tylko, czy to jest prawda. No. Werwolf KSTX. Panie Piotrze, w jakim celu generał USA przybył do Polski na dwa dni przed Smoleńskiem? Czy to nie poszlaka do sprawy Smoleńska? Nie, to nie jest poszlaka. Petreus przyjechał tu w innych zupełnie przypadkach i zaraz do tego dojdę. Mam też również pytanie, kiedy i dlaczego kooptowano kogoś z innego obozu politycznego, ale osobę, która prowadziła główne negocjacje w sprawie tarczy rakietowej z Amerykanami. Dokooptowano i ta osoba zginęła w Smoleńsku. Ja również nie oceniam nikogo w sensie moralnym i tak dalej. To nie o to chodzi. Mam proste pytanie. Kiedy to się stało? Śmierć tej osoby spowodowała dość duże zakłócenia w kontynuowaniu rozmów na te tematy. Na te tematy, proszę Państwa. I mam proste pytanie. Czy na te pytania można odpowiedzieć? Bo to jest bardzo ważne, bo jeszcze nie wiemy co. I ktoś dopuszcza instytucję rządzoną przez wrogi obóz polityczny, który ewidentnie on szuka tylko i wyłącznie szukali papieru, bo mieli takie polecenie. Czy to jest prawda, że mieli takie polecenie? Takie polecenie wydaje się na piśmie po prostu. Do tego wszystkiego. Operacja osłonowa zaczynała się o wiele wcześniej. Zaczynała się od całego tego przemysłu nienawiści, od deprecjacji, od całej afery z tą, jeśli to była operacja osłonowa oczywiście, z tą wizytą. Ale to również może świadczyć, iż cały polityczny układ, jaki był wtedy w Polsce i te kłótnie polityczne obozu władzy z obozem prezydenckim i tak dalej, spowodowały złośliwe wręcz sobie obcinanie procedur. To jest dla mnie ważne. No. Więc ja nie będę tutaj, nie, to wszystko, to jest to. Rosjanie, Putin przyjechał przygotowany. Przyleciał tam przygotowany z prawnikami. Dlaczego w takim razie polski premier nie został przygotowany od razu? Dlaczego od razu nie powstał sztab kryzysowy, który powinien również objąć służby i nie zostały uruchomione służby dotyczące na Smoleńsk? Dlaczego? Nic się nie działo. Ciekaw jestem, czy jest prawdą, że została wysłana depesza na placówki w poniedziałek, po katastrofie na placówki, że sprawą Smoleńska nie zajmuje się żadna polska służba, tylko prokuratura wojskowa. Kto ten klaris zlecił? Kto zlecił tą depeszę, bo to nie była depesza z inicjatywy szefa jednej ze służb, bo znam tego szefa i wiem, żeby tego nie zrobił. Po prostu. Więc stąd są te pytania. I to są pytania, na które podkomisja nie chce odpowiedzieć. Zamiast tego wchodzimy w dyskusję na temat różnego rodzaju technikaliów. Dobrze, nie znam raportu podkomisji. Ale uważam, że przesłuchiwanie tych dwóch posłów jest troszeczkę bez sensu, bo akurat posłowie, ten Tomczyk czy ten drugi, nie mieli, najprawdopodobniej byli gdzieś u siebie w domu, sami się dowiedzieli z telewizji. Tak mi się wydaje, po prostu. Jest jeszcze jedna rzecz. Jeśli rzeczywiście laboratorium brytyjskie związane z MON-em brytyjskim zidentyfikowało ślady materiałów wybuchowych, różnych materiałów wybuchowych, to jeśli to jest prawda, jeśli to oczywiście zidentyfikowało i mam nadzieję, że będziemy, że będziemy o tym wiedzieć, to mam proste pytanie. Gdzie jest lista osób mających dostęp do samolotu prezydenckiego w dniu 9 kwietnia do wylotu? Dlatego, że jeśli tam były materiały wybuchowe, to ktoś się mógł umieścić 9, bo on nie będzie latał z materiałami wybuchowymi, czyli musiał ktoś umieścić tutaj.
Więc gdzie to jest, proszę Państwa? Gdzie jest monitoring, gdzie jest lista osób? O reszcie mówiłem w KHT 054. I to są te pytania, proszę Państwa. I to są właśnie te pytania. Następna część operacji osłonowej to to, co się działo potem. Czyli autentycznie narzucenie jednej właściwie tylko narracji. Ja cały czas mówię, nigdy nie rozsądzałem, czy to zamach, czy to katastrofa, nazywam to tragedią, bo nawet, ale w tym, co ja mówię, nawet jeśli była to katastrofa, to winni powinni odpowiedzieć za to. Winnym, wśród winnych, winnym oczywiście jest główny urzędnik państwa, jakim jest niewątpliwie premier RP jako instytucja, ale również urzędnicy, którzy mieli przygotowywać tą wizytę ze wszystkich stron, proszę Państwa, ze wszystkich stron, bo ktoś był jednak za przygotowanie tej wizyty odpowiedzialny. Nie ma to, że kancelaria nie pracuje. Na wizycie studyjnej prawdopodobnie, według tego, co mnie poinformowano, może mnie ktoś wprowadził w błąd, nie wiem, była osoba z kancelarii prezydenta, która musiała złożyć ten sam raport, co pułkownik Kazana. Ja już nie mówię, gdzie są wszystkie te kwity. Są rozliczenia, bo te delegacje się szybko rozlicza. Na rozliczeniach delegacji jest prawdopodobnie napisane, że rozliczenie zgodne z delegacją czy z notatką z dnia tego, tego przekazaną temu i temu. Tak to się zawsze robi. I tak to się robi. I, tak, i tego zawsze pilnowano. I tego zawsze pilnowano. I to jest niestety, tak to jest w urzędach państwowych, albo stety. Ja teraz nie uprzedzam. I to, że tego nie... Ja i teraz może ktoś powiedzieć, że ja uprzedzam, jak schować ślady. Nie, proszę Państwa, nieprawda. Bo jeśli nie ma tego, to też jest przestępstwo. To też jest przestępstwo. Tracenie pieniędzy w tej chwili na badanie czegoś, co oni, co Rosjanie nazywają wrakiem, tylko po to, żeby uczestniczyć w rosyjskiej ściemie propagandowej, jest dla mnie bzdurą. Jest dla mnie bzdurą. Proszę wybaczać, też mogę zacinać. Ja również dzisiaj musiałem wziąć te prochy. Właśnie. Like a virgin. No właśnie, kto? To jest to pytanie. Kto wysłał? Więc ja już pytałem. No. Więc ja właśnie pytałem już o to. Kto? Czy to było na piśmie, czy nie na piśmie? Dlaczego? Dlaczego? I tu się zgadzam, panie Matgoras. Katastrofa smoleńska jest naszą największą narodową tragedią, a jeszcze większą tragedią jest brak jej wyjaśnienia. Tak, to jest brak wyjaśnienia, po prostu. Neutralny czasie, po to, co tam, jakie całe utrudnienia, to ja już nie mówię o tym, co tam się później działo. Niestety Rosjanie, państwo polskie w osobie pana premiera i nie tylko, ale również niektórych urzędników kancelarii będących prezydentem, będących na miejscu, pozwoliło Rosjanom przejąć całkowitą inicjatywę. Podporządkowali się całkowicie Rosjanom. To spowodowało to, co spowodowało, a myśmy usłyszeli stertę kłamstw. Dokładnie stertę kłamstw. No. I może warto by jednak, aby się ktoś nad tym zastanowił. Powiem im jeszcze raz, jeżeli nie wyjaśnimy tego wszystkiego, jeżeli winni, bez względu na to, jak są zasłużeni dla PiS-u, dla PO, dla innych i kim są, ale są winni, nie odpowiedzą za to wszystko, to w takim razie nie ma sensu, proszę Państwa, absolutnie nie ma sensu wyjaśniać czegokolwiek, jakichś Amber Goldów, innych afer, bo to są bzdury. Bo to jest mniej więcej tak samo. Paweł Szyndler, pytanie, gdzie są? Aha, to też jest ciekawe, gdzie są. Nie tylko to, ja bym chciał również zobaczyć sprawę operacyjną dotyczącą tego szpiega w pułku, ale oczywiście wszystko jest ściśle tajne. Proszę Państwa, wszyscy ci, którzy mówią to, co ja mniej więcej, ryzykują. Bardzo dużo ryzykują. Ja wiem, że niektóre osoby, z którymi rozmawiałem od razu po tym i tak dalej, właśnie takie wątpliwości mieliśmy, nie żyją. Ja sobie zdaję sprawę z tego. Każdy oczywiście może umrzeć na serce. Ja na przykład nie biorę leków na nadciśnienie, więc... Tak to wygląda. Tak to wygląda. Oczywiście tu zaraz mi ktoś napisze, że jestem alkoholik, więc niech sobie piszą. Zaczekam tutaj na tych hejterów właśnie. De facto, no nie tylko to. Ja mówiłem w KHT 054, nie chcę powtarzać, bo ale mam pytanie, gdzie są protokoły konsularne? Gdzie są protokoły konsularne z wydania zwłok i nie chcę tutaj ze względu na rodziny. Gdzie są protokoły konsularne po prostu, które muszą być dołączone do trumien, żeby je przetransportować do Polski i to konsul musi wydać na to zezwolenie, opieczętować. Gdzie to jest?
Gdzie to jest? No. Już nie mówiąc o innych rzeczach. Jego, moje pytanie, jedyne, które mnie interesuje, jakie wnioski wyciągnięto jako sprawnie procedury? Jego, żadnych wniosków nie wyciągnięto, żadnych procedur nie usprawniono, bo te procedury są dobre i właściwe i one zdziałały wielokrotnie, proszę mi wierzyć. Kiedy przylatywał na wizytę państwową, czyli królewską, tak się nazywa w Wielkiej Brytanii, pan prezydent Kwaśniewski, ja uczestniczyłem nawet w rozsadzaniu do limuzy ludzi. Były specjalne szyfrogramy, które wysyłane były i do kancelarii premiera, i kancelarii prezydenta. To były chyba wtedy dwie różne opcje polityczne. Jak również i do specpułku bezpośrednio, czy do BOR-u, nawet do BOR-u, bezpośrednio do BOR-u, na temat drogi przejazdowej, poszczególnych elementów drogi przejazdowej, szpitali, i którym Brytyjczykom była podana grupa krwi pana prezydenta i jego żony. I to jest obowiązek. Gdzie są te materiały? Czy to zrobiono? Czy to zrobiono? To jest obowiązek. To są wszystkie konwencje. To samo jak Blair przyjeżdżał do Polski. Jak była wizyta rządowa, czyli do Blaira, to samo się działo. Łącznie z rozsadzaniem ludzi w limuzynach. Teraz, gdzie są zezwolenia na broń? Gdzie jest nota, na podstawie której borowcy mogli wjechać z bronią na teren obcego państwa? Ta nota jest konieczna, proszę państwa. No to wszystko jest. Gdzie to jest? Ale niestety, proszę państwa, nie tego nie chcą. Absolutnie tego nikt nie chce. Jego, więc czynnik ludzki, jego. W każdej katastrofie czy zamachu jest ludzki. Jest czynnik ludzki. Ale tego nie chcą. Ale tego nikt nie chce, proszę państwa, robić. Tego nikt nie chce zrobić i nie uważam, że nikt tego nie będzie dalej grzebał i wyjaśnił. Dostaniemy raport, który będzie opowiadał bzdury na podstawie jakichś dziwnych naukowych rzeczy. One może nie są bzdurami, ale do obalenia przez różnych innych naukowców, ale dostaniemy odwrotną wersję anodiny po prostu i już. Jeszcze raz powtarzam. Natomiast to wszystko, o czym ja mówię, to są konkretne rzeczy, kodeks karny i tak dalej. To nie jest deprecjacja tylko kogokolwiek, ale po tylu latach, po 4 latach rządu PiS-u, kiedy PiS miał wszystko w ręku, nadal stanie w tym samym miejscu i śmieszny wyrok dla kogoś, kto w tym wszystkim może być najmniej winien, tak naprawdę, czyli tego pana arabskiego, czyli zrobienie z niego, chodzi o to, że kogoś trzeba ukarać, więc kogoś ukarano śmiesznym wyrokiem. Właśnie. Tomasz Drylewski, panie pułkowniku, a ja służyłem w batalionie podlegającym pod wsi. Jak to jest możliwe, że nas Asun nic nie wykrył? Przecież to nie jest takie trudne, a ruskie wsi musieli coś nadawać. Ale co miał nadawać? Co itd.? Nie musieli nic nadawać. Dlaczego musieli? Co musieli nadawać? Co wybacz nas łuk wykrył? Niewiele rzeczy. Nie wszystko bylibyście w stanie wykryć, tak jak i Amerykanie. Następna sprawa to jest ten nieszczęsny trotyl, który dziwnym trafem wyszedł z Niemiec, czyli wyszedł z BND. Wszystko to miało... Wyszło to w momencie, kiedy w Polsce zaczęło się już ośmieszanie wszystkich z tych, którzy mówią, że to jest zamach i chcą wyjaśnienia tej katastrofy. Nagle Niemcy wyskakują z tym trotylem. Bo jakby to Niemcy w sumie, będę, i potem jest dziwna książka dziwnego człowieka, który widział gdzieś jakikolwiek raport. Nie mógł nic widzieć, ponieważ w takich sprawach, jak się to przygotowuje, nie ma raportów po prostu. Nie rozumiem pytania, panie Rafał Błaszczyk, bo ja nigdy nie mówiłem o panu Kulczyku i nie mówię o panu Kulczyku. No. Czy nie myśli pan, że NATO powinno jakoś zacząć działać w sprawie śmierci jej generałów? Szczęść was jasna sama. NATO, dlaczego on jej ma wszczynać śledztwo? Nie, to byli polscy generałowie. My jesteśmy członkami NATO, ale NATO nie może wszcząć śledztwa. Nie może wziąć śledztwa. Od początku status tej wizyty nie ma statusu prezydenckiego. Jak Rosjanie chcieli, to nie są wizyty prywatne, a to wszystko wyglądało tak, jakby pan świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński obudził się, skrzyknął paru kolegów, mówi: chodźcie, pojedziemy sobie do Smoleńska. Wzięli jakiś samolot przypadkowy, zgarnęli jakiś ludzi po drodze, mówią: macie prowadzić samochód, prowadzę, no to wsiadaj do samolotu. Przepraszam, że ja tak żartuję z tej tragedii, to nie jest żart. Ale tak wyglądają przygotowanie tego wszystkiego. Po raz pierwszy zresztą ktoś to mówi. Sławek S., gdzie były służby? Czemu? Właśnie, to jest następne pytanie, które zadałem. Ilu było pracowników BOR-u?
Przyjechało dzień wcześniej do tej wizyty, na tą wizytę. Dlaczego nikt nie wydał decyzji? I reszta jest KHT 054, więc ja tu nie chcę powtarzać. Ale wczoraj, słysząc różne rzeczy na temat właśnie, czy przedwczoraj, wczoraj mi to wpadło do głowy, jak posłyszałem o tym przesłuchaniu i znowu tą komisję z jednym panem Macierewiczem, stwierdziłem, no pan Macierewicz chce to wyjaśnić, ale pan Macierewicz nie chce, uważa, że nauką, uważa, że jest tylko droga naukowa do wyjaśnienia sprawy, bo to będą niezbite dowody. Nie, droga biurokratyczna również prowadzi. Analiza tego wszystkiego, co nie zostało zrobione i kto był odpowiedzialny, prowadzi do bardzo złego wniosku. Właśnie prowadzi do wpręt do odpowiedzialnych i do winnych, tylko że ci winni mogą się znaleźć również po stronie, na której, po której jest pan, w której jest pan Macierewicz. I to jest problem, przynajmniej dwóch, przynajmniej dwie osoby. I stąd te moje pytania po prostu. Pisano w prasie w tym samym samotem z Morwajera, kiedy wzięliśmy liczne ręczne do Gruzji. Jarek Augustyn. Może, nie wiem, ale proszę pana, czy pan zwrócił uwagę, co ja powiedziałem? Bo dzisiaj już pan mi nie zwraca uwagi, że jestem pijany, prawda? Czy zwrócił pan i nie, i jakoś złośliwie pan nie mówi tutaj na temat różnych historii? Ale ja mam pytanie, czy usłyszał pan, co ja mówiłem? Ja powtórzyłem jeszcze raz. Jeżeli prawdą jest to, jeżeli rzeczywiście tak laboratorium brytyjskie współpracujące z MON-em ustaliło o tym, że były tam materiały wybuchowe, w związku z czym ja chcę wiedzieć, kto miał dostęp, to jest logiczne pytanie, do samolotu. Gdzie były do samolotu w dniu 9? I od razu powiem wprost, jeżeli one zostały umieszczone, zostały umieszczone w miejscach, których ja bym nie umieścił, bo nie znam się na samolotach, nie wiem, jak jest zbudowany. Prawda? Prawda? No właśnie. Chciałbym również znać skład polskiej delegacji pilnującej tu Polewa w czasie remontu. Ale to już jest inna sprawa i kto za to odpowiada. Daro, wrócił pociągiem, bo nie był w stanie się stamtąd wydostać. To jest normalne. Nikt by się nie był w stanie stamtąd wydostać wtedy. No. Poza tym to, jeżeli nawet to było i tutaj, proszę państwa, i tutaj jeszcze raz, ja nie przesądzam oczywiście i proszę mnie nie mówić, że mówię, że to zamach czy nie, ale jeżeli to byłby zamach i byłaby taka operacja typu Smoleńsk w jakimś, ja sobie nie wiem, przez jakiegoś Worącowa, z jakiegoś Wrońskowo przygotowana tam, to całkiem możliwe, że uczestniczyć w tym mógł inny facet, który się na przykład nazywał Won Wrącki czy jakiś inny. Właśnie. Pan Macierewicz z komisją próbuje odpowiedzieć. Tak, próbuję, ale koncentruję się zupełnie na tej rzeczy. Co więcej, ja zostałem uznany po tym, jak to zacząłem mówić, uznany również przez pana Macierewicza za prowokatora, który chce zniszczyć śledztwo. No. Który chce zniszczyć śledztwo smoleńskie miejscami. Tak zostałem uznany. No więc ja już się nie wtrącam. No. Wyobrażacie sobie takie idiotyzm o przewożeniu? Tak, like everything. Ja sobie nie wyobrażam. Nie, proszę państwa, ja miałem okazję również przygotowywać się do, bo też się musiałem nauczyć, do pierwszej wizyty pana Kwaśniewskiego, akurat przedtem był prezydent Stanów Zjednoczonych i pozwolono mi, żebym ja się uczył po prostu, jak to się przygotowuje, więc te procedury poznałem, po prostu poznałem. Wiem, jak to się organizuje. No. Nic z tego, co pan mówi, nie ma nic wspólnego z tym, jak to zrobić. Zaraz, przepraszam, Robert Janczak. A co pan chce ode mnie? Przecież ja powiedziałem panu. Robię taką operację, przede wszystkim mam źródły. Jeżeli to by była taka operacja, no to w tym momencie pokażę. Czy pan nie rozumie, że gdzie bym musiał mieć źródła? Musiał mieć źródła w kancelarii prezydenta, w kancelarii premiera. Ci, którzy akurat w pułku, ci, którzy mają, wydają pewne decyzje dotyczące, na przykład mogą opóźnić pewne papierki, opóźnić pewne decyzje, a potem zrobić całą otoczkę medialną i otoczkę inną po prostu. Bardzo proste to jest. Więc jeżeli się panu to nie podoba, to pan sobie stąd pójdzie. Pan, ja jestem tylko esbekiem, ubekiem, panie Robert Janczak, jestem prowokatorem, który świętości narusza, prawda? Ma pan swoje świętości już. No. Proszę bardzo, ale jestem jedyny, który to mówi głośno i który to mówi wprost, że
ci winni są. I chyba jestem jedyny, który mówi na tej podstawie, że winnym jest również szef urzędników wszystkich, czyli pan premier, bo jeżeli dopuszcza do takiej sytuacji, w której nawet jeśli to była, wynika z niekompetencji pana Arabskiego czy innych rzeczy, jak pan Arabski sam się do tego przyznał, to ktoś go tutaj zatrudnił, wiedząc. No. Robert Janczak, nie, ja tego nie powiem, bo pan mnie podpuszcza. Niech pan się stąd, niech pan sobie stąd idzie, nie chcę tu pana. Nie podoba mi się pan. No. Czy nie uważa, że pan ze Smoleń, nie uważa, że pan ze Smoleń, tak, przerósł, Daro, przerósł. Oni się po trochu przestraszyli, ale po drugie też również zrozumieli. A pan Macierewicz w dziwny sposób, jak miał powiązane ręce. Nie wiem, nie będę mówił. Nie, nie jestem żadnym Suworowem. I powiem wprost, proszę państwa, pytanie, bo to jest też, czy PiS to przerosło. Tak, przerosło, a prawdopodobnie wiedza, która gdzieś jest jedna, góra PiSu ma i podejrzenia do różnych osób, musiałoby pewnie wywrócić politykę PiSu, również i wewnętrzną, i obecną. I oni to nie pójdą, bo niestety ta partia ma bardzo złe pojęcie na temat oblężonej twierdzy i tak zwanej jedności za wszelką cenę. Nie to, żeby baczyć, czekanie na okazję, a tutaj okazji już nie ma. Myśmy stracili tyle czasu i tracili, to jest już 9 lat. Będzie 10 w przyszłym roku. Zobaczycie, jak to będzie. No. Proszę powiedzieć, panie, czemu Kaczyński nie chce dojść do prawdy z Krzysztofka? Ja nie powiedziałem, że nie chce, bo że nie może, bo to jest następna sprawa. To ja nie na darmo piszę tego Choluba 2. Ja tam piszę w trzecim rozdziale, wiemy wszystko. Już potrafiliśmy, tak jak w książce, bo to można ustalić i to będzie następne. Co my mamy teraz robić? W książce ja wiem, co mogę zrobić, to, czego nigdy nie zrobimy. Ale dobrze, wiemy, no i co? Oskarżymy kogo? Co zrobimy? To jest ten problem. To jest ten problem. Pan Kaczyński jest odpowiedzialny za Polskę, więc to w tym momencie, no cóż, no, tak to wygląda. W sumie on też jest instytucją, a nie osobą prywatną. Ale to nie o to chodzi. Nawet jak poza tym uważam, że trzeba mieć trochę jeszcze odwagi do tego wszystkiego. Nie zarzucam braku odwagi w tym momencie, ale czasem jest tak, że największym twoim wrogiem jest ten, któremu najbardziej dziękujesz. I to proszę nie wyciągać żadnych wniosków, ale tak się dzieje. No. Po prostu. Czy procedury po tej tragedii zmieniły? Nie, nic się nie zmieniło, panie Grzegorzu. Procedury się nie mogą zmienić, bo procedury są takie, jakie są. No. Małgorzata Egensen, ale dobrze, duński inżynier niech sobie mówi, co chce. Proszę panią, ja proszę mnie dobrze zrozumieć. Prywatnie to ja sobie myślę, co sobie myślę. Nie prywatnie, natomiast tutaj myślę o czymś takim, myślę sobie, tutaj po prostu mówię to, że w każdej sytuacji są ci sami winni, którzy powinni odpowiedzieć. Kwestia zamachu, czy kwestia to, już mam nadzieję, że ta komisja znalazła rzeczywiście ślady materiałów wybuchowych, no to wtedy ja zapytam również o raport pirotechniczny ze sprawdzenia samolotu i tak dalej, i tak dalej. Robert Janczak, ja do Mirosławca nie będę się ustosunkował, bo ja nie znam. Nie badałem tego w ten sposób. Bartosz Kawa, ja mówiłem o tym w KHT. Nigdzie tego nie ma. Otóż ja całe zestawienie tego, co jest KHT i na pewno czyjąś prośbę, przesłałem do Komisji Smoleńskiej wszystkie te pytania, po czym bardzo szybko, dziwnym trafem to było na miesiąc przed całą tą sprawą z PWPW, o dziwo, więc w ten sposób mnie dorwano. Stwierdzono nawet, że ja w ten sposób chcę uciec od ustawy dezubekizacyjnej, nie będę wymieniał nazwiska, kto tak stwierdził. I na to żadne z tych pytań nic nie odpowiedziano. Nic nie odpowiedziano. Wszyscy dziennikarze, którzy epatują trotylem i nie tylko tymi, również znają te pytania, bo również im to o tym mówiłem. Nikt nie chce w to. Nie, nie, oni na te pytania nikt nie chce odpowiedzieć. Wszystko jest KHT 054, proszę państwa. Przemysław Ligorowski o kilka spraw, nie tylko o tarczę rakietową, ale na przykład o to, o opóźnienie pewnej polityki amerykańskiej, którą widzimy teraz, na przykład. O wielu innych rzeczy. No. No. Darecki, a dlaczego mnie pan pyta tutaj na te, w tej KHT o taką bzdurę? No.
Według mnie partia PiS, to którzy wiedzą, kto jest winny, tam się dało wolno nie ujawniać prawdy Polakom, bo to dla nich wygodne. Sławek S. Nie, no to jest po prostu trudne. Uważam, że nawet jeżeli poznamy prawdę, no to będziemy tą prawdą tak przerażeni, to wtedy trzeba będzie... Ale to niestety ta prawda położyłaby całą klasę polityczną, proszę Państwa. Całą klasę polityczną. Absolutnie. Like a Virgin. Ja nie chcę w tej chwili mówić o przyczynach, dlaczego to było. To też mówiłem KHT-054. Z punktu widzenia Rosjan to była, to jeśli z punktu widzenia Rosjan, to jeśli to była katastrofa, to spotkało ich ogromne szczęście, ale jeśli oni do tego doprowadzili, a jeśli druga opcja, oni, był to zamach, to też było udane, też ich posunęło troszeczkę, zrobiło szereg rzeczy. Po prostu. No. Także to wszystko się dzieje. Miron B. Dla mnie już samo oddanie śledztwa Rosjanom oznacza śmierć, a na podstawie konwencji nie pasuje jest jawy. Po pierwsze, Miron B. Jest proste pytanie, jak oni zdążyli, Rosjanie, w sobotę wolną w Rosji, jakich święta i tak dalej. On, Putin przyleciał przygotowany z 10 prawnikami, a polski rząd, mimo zresztą, że Łukaszenko oferował dużą pomoc i ze środowiska Łukaszenki pochodziły pierwsze słowa na temat zamachu w ogóle, to natychmiast rzucono się, natychmiast jednocześnie zrobiło się wokół Łukaszenki wzrost takiej tutaj, że to jest satrapa, że to prawie Korea Północna i tak dalej, i tak dalej. A Łukaszenko chciał to wykorzystać w walce z Putinem po prostu, wbrew pozorom. No. No właśnie. Mam rodzinę w Irlandii, Irlandczycy dziwią się, ta katastrofa nie jest wyjaśniona. Oni wszystko, no ale to nie tylko oni, mnie też tutaj. Sam lekarz, to byłoby za mało, dobra, do wymiany w wielu instytucjach. Projekt Remwok, no nie tylko do wymiany, to był określony klucz był chyba do tego i ja ten klucz wydaje mi się, że znam. No ale cóż, proszę Państwa, możecie to potraktować taką tą KHT, jaką taką samą reklamę Choluba 2, który nie wiadomo, czy zostanie napisany. Jak te afery w tej chwili z panem Wegą, który ma za darmo tak wspaniałą promocję, dzięki na przykład panu Misiewiczowi, który go pozywa do sądu, identyfikując od razu siebie z bohaterem tego wszystkiego, mimo że tam są inne nazwiska i tak dalej. I proces ten prawdopodobnie przegra, ale napędzi widzów tyle, bo wszyscy obejrzą film Polityka pana Wegi. No zobaczymy. Czy tej operacji można było zapowiedzieć, jeśli szefowie służb PL byli to zamieszani? Andrzej B., nie wszyscy. Na pewno, z tego co ja wiem, to wątpię, żeby którykolwiek z tych szefów, których znam i wtedy byłby w to zamieszany. Mogę mieć tylko do nich pretensje, że oni wykonywali bezwolnie polecenia. I ciekaw jestem, kto im dał polecenia, żeby nic nie robić. To jest dla mnie ciekawe, no. Po prostu. Myśli pan, że Amerykanie znają prawdę? Czy znają? Mogą się domyślać, ale czy znają? Na pewno częściowo znają, nie chcą jej ujawniać, bo my tego nie chcemy. Dlaczego my uważamy, co raz, przepraszam, to Amerykanie mają za nas wszystko robić? To w naszym interesie. Tak jak w interesie Holendrów było wyjaśnienie tego całego samolotu, to zestrzelenie ich samolotu, tak samo w wyjaśnieniu nas, całego narodu, Polaków. Po prostu. Arek Głowacki wyłącz. Nie wiem, kto to jest. A co było w TVN? Nie wiem. Ja, no właśnie. A była taka sytuacja, że pan Gołowski pytał listopada przed wyjazdem słowackim, o co chodziło wtedy, bo jeszcze ten wyjazd do ruskiej budy nie był. Bartosz Kawa, nie wiem, czy to była, to też wszystko trzeba sprawdzić. Gdybym ja to prowadził, no to prawdopodobnie bym to wszystko sprawdził. No. Właśnie. I nie rozumiem, co to za pytanie, bo ktoś mnie tutaj Darecki, co z partią, bo jestem do tyłu, to ja nie poradzę ze panu, z jaką partią, ponieważ ja żadnej partii nie jestem, nie będę. Ja jestem w tej chwili w Norwegii, za granicą i niestety na wygnaniu. Polecenie, że no, wszystko można, proszę Państwa, to są następne pytania, które rodzą pytania, rodzą pytania. Powiedziałem, jeżeli ja bym miał dojście do dokumentów i jakby była grupa ludzi, to wszystko przebadałeś, byśmy badali to pod tym kątem właśnie niedopełnienia procedur. Nie tylko jako zamachu czy katatowa, a potem by się zastanawialiśmy, co jest, intencjonalne czy nie. Czy niektóre złośliwostki są intencjonalne zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. I w tych sytuacji każdy z nich odpowiada. Każdy. No. Ale nikt tego nie zrobi. Daniel Tompkowski, miały Niemcy. No to, proszę pana, odpowiem panu w ten sposób.
Ale na co mam odpowiedzieć antydemokrata, bo nie wiem. Bo gdzieś mi zginął ten pana wpis. Więc panie Danielu, powiem panu jedną rzecz. Jest taki mój AKHT, Wieczny Sojusz Rosyjsko-Niemiecki. Ja zawsze mówiłem, że największym sukcesem Związku Radzieckiego, Gorbaczowa, Jelcyna i Rosji i KGB było przyłączenie Niemiec Zachodnich do Niemiec Wschodnich. Tak to niestety wyglądało. Rafał Błaszczyk, nie będę panu powiedział, jak się dowiadywałem, jest cały wywiad ze mną na ten temat, zarówno w sieci sprzed 2 czy 3 lat, jak i cała moja opowieść na przykład z wieczora autorskiego spisku założycielskiego. Ale na co mam odpowiedzieć antydemokrata? Czyli przy takich, gdzie tworzy się dokona, jak się pieniądze rozlicza. Shadow SF, wie pan, jakie są zmyki na rozliczenie tych? To zacząłem od sportowców. A czy ci sportowcy Górnika Zabrze pracowali kiedyś w kopalni na stanowiskach sztygarów? No, jak się rozlicza? Jest możliwość, jest możliwość. Coś ten antydemokrata chce, czy odpowie pan? Nie wiem, na co mam odpowiedzieć. Na to, czy jestem jakimś tym prowokatorem? Jest. No. Czy wierzy pan w przypadki? Nie, nie wierzę w przypadki. Nie wierzę w przypadki, ale to nie jest kwestia wiary. W sytuacji tego typu katastrofy, tego typu zdarzenia i z tego typu ludźmi nie myślimy na temat wiary, tylko zaczynamy ryć zarówno sprawy techniczne, jak i wszystkie sprawy proceduralne. I na tej podstawie tworzymy tego. I takich rzeczy było wielu. Więc powtarzam, nie wierzę w przypadki. Na to odpowiadam. Panie Piotrze, prawda, że Łukaszenka chciał dostać swoje dary tuż po tragedii smoleńskiej? Tak, prawda. Mirąbę. Nie, alternatywa społeczna jest. I tutaj jest Krzysio i ten jest. Oni się posługują tym moim tym, ale ja nie chcę być w żadnej partii. Ja ich troszeczkę podpieram. Ja ich popieram, bo to są zupełnie nowi ludzie myślący trochę inaczej, ci ludzie. Proszę zajrzeć na stronę Alternatywy Społecznej, ale to wszystko. Ja ich mogę popierać, ale ja nie będę działaczem i nie mam zamiaru nigdzie startować i nie chcę startować nigdzie. W ogóle uważam, że czas na zupełnie coś nowego, bo polska klasa polityczna, a po dzisiejszych jeszcze szóstce pana Schetyny, z czego pierwszy chyba punkt był, jak on ten pierwszy punkt był? Jako był pierwszy punkt? Bo nawet nie pamiętam, jaki był. A, wolność i demokracja. No bardzo ciekawy był pierwszy punkt i te wszystkie bzdury, które oni tam powiedzieli. Zresztą po wypowiedzi tej programowej pana Schetyny, to ja mam po prostu pytanie. Gdzie był pan Schetyna w momencie, kiedy uchwalano, i czy to prawda, i czy on ma jakieś związki z uchwaleniem ustawy o ochronie lotnictwa cywilnego, ustawy sprzecznej z tendencjami organizacji lotniczych europejskich i światowych, którą potem trzeba było wycofać. No właśnie. Czy potem, jak został szefem partii i premierem, usunął z partii wszystkich tych, którzy są podejrzewani o przekręty, pan Schetyna. Właśnie. A przede wszystkim, gdzie on był przez 8 lat ich śmiesznych rządów, więc teraz mogą mówić, co chcą po prostu. Prawda? No właśnie. W Smoleńsku nie było żadnego przypadku, ale czy ja mówię, powiedziałem? Ja nie powiedziałem o przypadku, ja mówię po prostu. To, co ja mówię, nie jest przypadkowe, bo zestaw tych procedur nie jest przypadkowy, wbrew pozorom. Zresztą taki samolot można strącić również nie tylko bombami czy trotylem, ale można również strącić z odpowiednim złamaniem procedur. I tak złamano te procedury. A ktoś mnie pytał o rozliczenia, więc te rozliczenia też byłyby ciekawe. Czy może mam dać nazwisko osób z tego lotu, którzy zrezygnowali w ostatniej chwili? Paweł Szyna? Nie, nie znam. Ja chciałem dowiedzieć się tą listę. Ja chciałem też, tam było pytanie, gdzie jest lista początkowa i żeby prześledzić wszystkie zmiany na tej liście. I nie ma tego. Nigdzie nie ma. A tą listę musiał wysłać. Na co nie odpowiedziałem, antydemokrata? Odpowiedziałem po prostu, że nie widzę, że nie wierzę w przypadki. I już. O to mnie pan pyta. Tak i celowo nie odpowiedziałem, bo jestem prowokatorem i nie lubię pana. Prosty. Już. No. Dobrze. Macie państwo jakieś pytania? Albo może ja sobie troszeczkę odpocznę. Puszczę państwu trąby za wczoraj. Dobra? Dobra? Arek nie. Jaki Arek? No.
Nawet Radzka czy Pirusy instalują. Oczywiście, że tak. Instalują i to prawdopodobnie kilka tego typu partii się pojawi dziwnych. Chodzi tylko o to, żeby rozrzedzić tą klasę polityczną. Jednocześnie oni nawet wiedzą, że jak się nie wygra, ale żeby narobić trochę zamieszanie. A oprócz tego, jeżeli wzmocni się te wszystkie tendencje takie właśnie jak w stosunku i takie zagranie jak w stosunku na przykład do pana Czerniaka, to naprawdę to nie pozwoli się nic nowego stworzyć. Ja uważam, że powinna być stworzona jakaś opcja alternatywna, jakaś prawica w ogóle w Polsce, prawdziwa, ale oparta na zupełnie innych zasadach. To nie może być partia leninowska, taka jaka jest. Bo wszystkie te partie, które mamy, stosują zasady leninowskie z silnym komitetem centralnym, tylko nazwy się zmieniają, z wojewódzkimi ośrodkami i tak dalej, i tak dalej. O, trąby, puszczę trąby. Nie wiem, jakie daty pan pyta. Dorecki, proszę mnie tak nie nazywać. Pan kpi sobie ze mnie. Może mnie pan nie szanować, ale niech pan tutaj nie okazuje. Jest pan moim gościem tu na tym kanale. Ten kanał jest kanałem w sumie prywatnym. Nawet reklam na nich nie ma. Przynajmniej mnie w tej chwili YouTube kasuje wszystkie te, także nie wiem. No. Jakie pół bańki w terrorach? Robert Janczak, ja panu powiem więcej. W 2007 roku podczas wizyty razem z panem Wajdą, czy 8 Katyńskiej, w Katyniu pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, został ruchomy ILS, rozstawiony na tym samym lotnisku i rachunek wyniósł 40 tysięcy euro, na które została obciążona ambasada RP, a w tym czasie zmienił się rząd i kancelaria premiera nie chciała, i MSZ nie chcieli rozliczyć tego i jest to w raporcie NIK-u. No więc proszę pana, można, takie rzeczy są, jest to w raporcie NIK-u. No. Także to też o tym mówiłem i to tak to wygląda. I tutaj nikt nie pomyślał o tym Jeleś. Nawet Radzka, no może opowiadał czule o Rosji, nieważne, ale czy jak ktoś czule opowiada o Rosji, to świadczy, że jest ruskim agentem. Przestańcie państwo, ja bardzo lubię Bułhakowa, który tu leży. No. Poza tym czule o Rosji to właśnie, czule o Rosji to można, no. Czule o Rosji mówią, niektórzy mylą. Ja też już mówię wyraźnie, że jeszcze raz powtórzę to, co mówiłem w kilku KHT, że w tej chwili jakakolwiek działalność operacyjna powinna być na tworzenie ośrodków, które będą budzić Rosjan z tego niewolniczego letargu po prostu. Bo ja jestem kreblofobem, a nie rusofobem. Prawicowi powiedzieć przed dojściem PiSu do władzy dzień w dzień analizować zgodnika i siedzieć za swoim autem do handlu. Oczywiście, że tak, bo już nie był potrzebny. Nie, to jest troszeczkę, to wszystko jest, a dla mnie to jest chore, bo to był powinien być temat numer jeden każdego rządu, bez względu na to, z jakiej opcji on jest. Nawet dla PO, bo to ich by oczyściło. Również, przykro mi, trzeba się walnąć w piersi, jak ktoś był winien, po prostu. Ale niestety. Nie wiem, czy ludzie w PiS. Ludzie w PiS nie wiedzą. Wiedzą to, co im się powie po prostu. Ja Dostojewskiego nie lubię, to już mówiłem. Więc mówię po prostu, to mówię po prostu szczerze, jak to wygląda. Kto jest brzydki, bo nie wiem. Panie Piotrze, czy pana zdanie o obroną kontrwywiadowczą powinno być tak, że objęcie kierunku kościoła to da się w ogóle do jakiegoś szczebla? Szwerpunk, oczywiście, że tak. Tym bardziej, że nawet z książki Mitrochina wynika i z wielu rzeczy wynika, że zresztą ja to wiem jeszcze skąd wiadomo z początku lat 90., że jednym z elementów, ze sposobów plasowania ludzi, swoich nielegalów w Polsce i na Zachodzie był Kościół katolicki dla Rosjan, do rosyjskiego wywiadu. To naprawdę jest dobra służba. Andybako, nie interesuje mnie, co to, ja nie wiem, kto to jest ten pan Patlew. Niech sobie atakuje, niech sobie jedzie po mnie jak chce, mam to gdzieś. Nie interesuje mnie ten człowiek. To jest, proszę mi wybaczyć, a dla mnie to jest nikt.
Nikt. Mnie zresztą już nie ma, ja tam jeszcze 19 dni, mnie już nie ma w ogóle. Ja mówię to, co mówię w tej chwili, to jeszcze jest kolejny kamyczek. Poza tym jeszcze jest jedną rzeczą, bo chciałem się z Państwem podzielić a propos tego 5G, bo wczoraj, to, ale to tak na bieżąco i tu też zaraz będą pewne techniczne rzeczy. Proszę Państwa, pan doktor Zagórski zwrócił uwagę, pan Zagórski, przepraszam, czy on jest doktorem, czy nie, to nie wiem, zwrócił uwagę na jedną rzecz, na którą wszyscy zapominamy. To promieniowanie jest nam chyba specjalnie wdzielane. Proszę Państwa, jest wszystko jedno, czy jedna kula trafi kogoś w głowę, czy dwie. Tak naprawdę. Tego promieniowania jest. Natomiast internet rzeczy, możliwość właśnie wchodzenia do mózgu, możliwość inwigilacji, a co to daje? Dużo. Internet rzeczy, na którymi nie mamy wpływu. Wyobraźcie sobie Państwo lodówkę, która będzie katalogować, widzieć, jakie macie towary w lodówce. I na przykład w takiej Norwegii ktoś codziennie będzie wymieniał pół litra w tym, no to co, zawiaduj, ma dzieci, zawiadomy, to pójdzie sygnał do Barnevernu i zabiorą mu dzieci, bo jest alkoholikiem. Czy państwo, państwo to rozumieją? To jest trywialny przykład, ale tak to jest. No. No. Po prostu. Rozumiecie państwo? Ale o tym zrobię to jest także możliwość twierdzenia w tej. To jest także możliwość wpływania na różne działanie ludzi i doprowadzania ich do śmierci, czy zdalne operacje, czy rozruszniki serca, kiedy rzeczy zaczynają wymieniać, to rządzi ktoś może dojść do wniosku, ktoś to będzie operował i analizował w ten sposób. To jest problem 5G, a nie moim zdaniem promieniowanie, które to jest wszystko jedno, nas i tak zabija promieniowanie tego, co jest, a co dopiero będzie i to się nie zmieni, czy to będzie jeszcze jedna kula w głowę, to już bez sensu. Czy w pułku dochodziło do gang wiewiórek o fałszywe dokumentacji? Nie wiem, nie ma. Gdzie jest dokumentacja pułku? Też ciekawe, dlaczego tak szybko rozwiązano i nie ma żadnej dokumentacji pułku. Podobno wziął to kontrwywiad, jeżeli wziął to kontrwywiad, to gdzie? To czy jest kontrwywiad, to gdzie to jest? No. Antydemokrata, czy ja myślę, że ludzie mało wiedzą i nie rozumieją, dlaczego pan tutaj wchodzi i mnie pan obraża? Ja jako jedyny właściwie doceniam ludzi i dlatego zarzucam PiS-owi, zarzucam PiS-owi, że traktuje ludzi rzeczywiście tak jak niedojrzałe głupków, jak dzieci i nie chcę tego wszystkiego powiedzieć. No. Właśnie. Nie rozumiem, po czym pan stwierdza antydemokrata. Proszę mi teraz odpowiedzieć. Niech pan nie myśli, że ludzie mało wiedzą. Pan wie wszystko, tak, wie wszystko. Nie. Na pewno nie jestem za tym. Czynników kanału Znawcy. No właśnie, panie Przemysławie, ale 5G to będzie rewolucja właśnie w internecie rzeczy. A państwo widzicie, że widzicie państwo te wszystkie inteligentne domy, te wszystkie historie. No proszę zobaczyć. No przecież to jest coś niesamowitego. To niby dla naszej wygody, ale tak naprawdę. To jest na temat pełnej kontroli tego, co człowiek zrobi i wpływu na działania człowieka. Całe te systemy biometryczne i tak dalej. Miromba, ile już pan drugiej części? No, mam są trzy rozdziały i zacząłem czwarty. Publikuję na bieżąco u siebie na Facebooka. Trzy rozdziały macie na holowo.pl za darmo do ściągnięcia. Daniel Tomkowski, czy przed wyborami 2019 roku PiS odpali wiedzę o Smoleńsku? Nie, nie odpali. Bo jakby musiał odpalić, to musiał, jakby chcieli pełną wiedzę, to musiałby odpalić również z tym, co ja mówię. I w tym momencie zaszkodziłoby mu to w wyborach. Jakakolwiek zresztą raport smoleński przed wyborami zaszkodzi w wyborach. Ja jestem tego pewien, że tak oni myślą. Tak uważam. A co z tak zwanymi Christian Science? Czy pan kiedykolwiek zajmował się analizą zdjęć satelitarnych? Bo ja tak się złożyło, że zajmowałem się w kontrwywiadzie przy jednej sprawie. I chyba nawet byłem, czy ja byłem w Hiszpanii na takiej konferencji dotyczącej. To jest całe bardzo naukowe podejście do tego wszystkiego. Są naukowcy, od geologów do różnych rzeczy. I ta analiza jest dość skomplikowana. Czy się zajęli? Nie wiem. Nie wiem, czy mają jakiekolwiek zdjęcia. W internecie wszyscy chcą nas uczyć, uświadamiać, ale nikt nic nie robi. Niczego nie. Przepraszam, antydemokrata. Jak ja chcę to robić na podstawie tego, no to jestem to zablokowano mnie, to moje posty są wyrzucane z różnych forów, bo są nie tego.
Jeżeli ja chcę stworzyć ośrodek myśli pozytywistycznej, ktoś tutaj mi pisze, to chce, no to właśnie, ja tylko gada, nic z tego nie wynika. No to co, a co ja mam robić? Proszę pana, ja jestem po pierwsze na wygnaniu, po drugie bez żadnych perspektyw, w sytuacji ściętej ze wszystkich, to co? W sytuacji sprasowania totalnej, zaciśniętej pętli i co? I mówię. I tylko mogę mówić. A państwo wyciągajcie, i pan ma do mnie pretensje? To pan ma pretensje tych, na kogo pan głosował, i do polityków. Mnie nie ma w Polsce. Pytanie z innej beczki. Oprócz pana i rodzin, które straciły bliskie, są innego z Smoleńskiej. Chodzi mi o polityków. Wątpię, żeby byli politycy. To grozi całej klasie politycznej. Uważam, że to jest też powód, dla którego tak chce mi idzie, ponieważ wyjaśnienie Smoleńska uderzy dokładnie w całą dzisiejszą klasę polityczną. Całą dzisiejszą klasę polityczną. A niestety tak to jest. Mimo dobrych chęci, złych chęci, uderzy. Proszę Państwa, PiS mnie po tym też odbierze jako antypis, to jest prawda. Ja wielokrotnie mówiłem Państwu i będę mówił dalej, że nawet ja, jeśli będę głosował, zagłosuję na PiS, mimo że to PiS mnie wywalił z Polski i doprowadził do tego, ale tak to wygląda. No. To tak to wygląda. Ale chodzi o ciągłość władzy i o coś innego. No. Po prostu. O odejściu lub kontynuowaniu lotu z Gangiem Wiewiórek, czy jest to, że podejmuje główny Gang Wiewiórek? Gang Wiewiórek, ale o tym nie mówmy. O procedurach nie. Pewnie podjął pilot. Nie wiemy, co się stało, bo to my mamy też taśmę, która została przegrana. Nieważne. Nie zabezpieczono. Ja już o tym wszystkim mówiłem w KHT 054. W Lockerbie FBI natychmiast zabezpieczyło skrzynki. Nie dali Anglikom nawet dojść. Właśnie. Czy film Coli nie jest potknięciem się z film Coli? A ja wiem. Nie wiem. Nie wiem, proszę Państwa, też jestem daleka, ja dlatego mówię o tym, o czym się znam, a znam się na procedurach i o tym mówię. Dobrze, proszę Państwa, ja puszczę Państwu trąby i zaraz kończymy, bo mnie naprawdę nerwy to wszystko plus ból mocno mnie bierze. Trąby, Krzysiek Werkowicz gra i śpiewa, słowa moje, to jest wersja próbna, bo on nie chce zrobić wersji całej. Onych czterech zwierząt miało po sześć skrzydeł wokoło, a wewnątrz były pełne oczów, a odpoczynku nie mają we dnie i w nocy. A oto stało się wielkie trzęsienie ziemi, a słońce zczerniało, jako wór włosiany, a księżyc wstysek stał się jako trumnie, a gwiazdy niebieskie padały na ziemię. Potem widział onych archaniołów stojących na czterech węgłach ziemi, a dano im siedem trąb. Na ławce w parku siedzę sobie smutny, bo flaszka kończy się. Słyszę, jak pierwszy anioł trąbi. Cześć, Krzysiu. Lecz niezbyt to obchodzi mnie. Wokoło ciepło się zrobiło i śmierdzi siarką krwawy grat. Ech, coś by jeszcze się wypiło, więc warto bym do sklepu wpadł. Wtem druga trąba zaskrzeczała, a mnie rozbolał strasznie łeb. A z nieba spadła wielka skała, jak na złość prosto na mój sklep. Grzebie więc wściekły pośród ruin, w mej flaszce suche widać dno. Znowu coś strasznie kurzy z góry, pełen nadziei przeglądam szkło. Gdy trzecia trąba zahuczała, coś spadło z nieba i zniknął staw. Lecz jedna flaszka ocalała, więc ległem wśród spalonych traw. Przyssałem usta do butelki i pociągnąłem potężny łyk,
a w niebie znowu hałas wielki ogłoszył mnie piekielny ryk. To zatrąbiło po raz czwarty, w oddali zobaczyłem mrok. Lecz pochwyciłem myśl upartą, że przez tę flaszkę ja tracę wzrok. Westchnąłem ciężko, kręcąc głową, jak dobrze, że swą flaszkę mam. Wtem ptak zaskrzeczał ludzką mową, grożąc bezczelnie wszystkim mam nam. Piątry zatrąbił, jebło coś z góry. Skąd oni mają tyle skał? Robactwo wylatuje z dziury, z miejsca, gdzie sklep mój kiedyś stał. Patrzę na mundur i rynsztunek i myślę, że to miejska straż. Schowałem do kieszeni trunek. Uff, poszli. Planujemy z Krzyśkiem, ale Krzysiek nie ma czasu. Z nieba wrzasnęło po raz szósty i idzie czterech, lecz bez psa. Postawa groźna. Nie, nie koń. Jakiś pusty park opustoszał. Kradną i oszukują dalej. Słyszałem, jak mówili w głos. Ludzie się nie zmieniają wcale. Obchodzi ich wyłącznie trzos. Gdy siódmej trąby głos przeminął, to zrozumiałem, że mam dość. I wstałem z ziemi z głupią miną, bo skinął na mnie jakiś gość. Potknąłem się, lecz mnie przytrzymał i prosto szedłem za nim w ślad. A on wesoło pogwizdywał, chociaż na dole płonął świat. Chociaż na dole płonął świat. Chociaż na dole płonął świat. No właśnie, skończyły się tromby. Tutaj odpowiem zaraz na dwa pytania. Po pierwsze, tak, mamy w planach, mamy parę piosenek, mamy już nawet parę tutaj ja puszczam. Chcemy nagrać płytę, ale Krzysiek rzeczywiście jest zajęty. Ja z kolei jestem w takiej sytuacji, w której nie myśli się o tym. Nie mam studia, nie mamy nic, nie mam za co tu zrobić tego i tak dalej. A przy okazji mam takie pytanie, taką prośbę do Państwa. Ja zostałem w tej chwili sam w tym Hennefos, bo właściciel i mogę tu mieszkać, jak długo będę mógł, jak długo tu jestem. Chociaż nie wiem, jak długo będę, bo głupio siedzieć komuś na głowie, ale mogę mieszkać, jestem w tej chwili sam, nie znam nikogo w tym Hennefos, nie znam Norwegii, nikogo. Ja w ogóle prawie nie mam układów w Norwegii żadnych. Może ktoś zna kogoś czy coś, jako o jakiejś pracy porządnej, przy czym ja naprawdę nie jestem w stanie pracować na budowie, ja i tak swoich proszków na naciśnienie nie biorę, mam jakichś takich, nie znalazłem nic, siedzę cały czas i cały czas na coś czekam. Tu jest także sezon urlopowy, także powiedziałem, ja mam już bardzo mało czasu. Ktoś to chyba zresztą tutaj niektórzy się z tego cieszą, no ale cóż, będzie jak będzie. I drugie pytanie, to panie antydemokrato, mówi pan, że nikomu nie zależy, że wszyscy tylko gadają. Dobrze, proszę zobaczyć. Mnie w tej chwili ogląda 810 osób. Ten program obejrzy 5-6 tysięcy osób. Tylko. Później. Natomiast proszę zobaczyć, co się dzieje na różnych siostrach, innych. Tam są, ile jest setek wyświetleń. Jeśli tutaj na wszystkich portalach, jak ja czytam te portale Polaków w Norwegii, nikogo nie interesują te sprawy, o których ja mówię i wręcz odwrotnie, bo oni wyrzucali moje posty na ten temat, bo są nie na temat, no to co? No to co? No. Nie biorę leków, bo nie mam pieniędzy na to, ani nie mam recept i recepty, nieważne, nie muszę brać na to. To proszę pomyśleć, proszę Państwa.
To panie antydemokrato, do kogo pan ma pretensje? Ja robię coś, co się nazywa walką z wiatrakami, rzucam się z motyką na słońce, ponieważ chcę po prostu mimo wszystko stworzyć jakiś ośrodek myśli pozytywistycznej, żeby obudzić, bo ja uważam, że jedyna szansa w tej chwili dla Polski to są wszyscy ci Polacy, głównie również ci na Zachodzie. Tylko ich trzeba obudzić. Ale niestety, tu wszystko, co jest o Polsce, jest niepotrzebne, więc proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć. No. Tak to wygląda. Tak to wygląda, więc pan nie ma, więc jeżeli pan ma pretensje, proszę mieć, ja przynajmniej gadam, ryzykuję. Pan myśli, czy państwo myślą, że ja się nie naraziłem teraz tą audycją? Nie naraziłem się tym, co mówię? Bardzo się naraziłem. A są takie możliwości, żeby wsadzić kogokolwiek do pierdla za cokolwiek, czy żeby wykończyć człowieka i jego rodzinę w sposób w rękawiczkach, no to wiecie. Właśnie. Robert Janczak, niech pan sobie sprawdzi, kogo pan pozytywnie, a kogo mam kogo pozytywnie oceniam, bo nie wiem, Robert Janczak, ja nie rozumiem, ja niektórych oceniam, niektórych, nie, no ja nikogo nie oceniam tutaj, bo nie znam państwa tutaj, tylko niektórych znam, no, właśnie. Panie Piotrze, jak zmieniała się biurokracja czas pana pracy w służbach? Czy WAW było na końcu? Po rozwiązaniu UOP-u i po powstaniu tego całego cyrku typu AW i ABW, no to proszę bardzo, proszę pana. To biurokracja, to była tylko biurokratyczna reforma. Cała biurokracja. Tak to jest. Tak to jest. Jeszcze raz powiem wyraźnie, jeśli Polacy się zdecydują, Polacy sami, to wiadomo, tak będzie. To wtedy, jeżeli Polacy tego nie zrobią sami, no to tak będzie. Ktoś mnie jeszcze tu prosi o wybrańców katów. Może ja już to jutro puszczę, dobra? Dzisiaj już nie chcę, chcę już dzisiaj skończyć, proszę państwa. No, także zobaczycie. Jak to? Pan nie bierze Lego na naciśnienie, to załóż sobie serce. Więc co, bo sam się, czy jak można panu podobać, czy można coś przesłać? Nie ma gdzie. Mnie w tej chwili nie ma już. A poza tym ustawodawca się ucieszy i wielu ludzi z tego czatu, którzy się tu ujawniają, bądź nie ujawiają. Moderatorzy i hejterzy i uczestnicy czatu w Realu 24 się ucieszą, a przede wszystkim ustawodawca. I już. No. Dobra. Dziękuję państwu bardzo. Artur J. Panie Arturze, ja nie mam obywatelstwa norweskiego. Nikt mnie nigdzie nie weźmie. Ja nie mam, jestem operatorem koparki, nie mam siły dźwigania na budowach, mam 62 lata, określone umiejętności, określoną pracę, którą wykonywałem, a to jest nikomu niepotrzebne. Tak samo jak niepotrzebne jest nikomu w tej chwili wykształcenie, tak się powszechnie uważa u Polaków, wykształcenie, znajomość literatury, historii. Tak to niestety jest. Smutne to, ale tak to wygląda. Dobra. Trzymajcie się, do jutra. Jutro też coś nadam, nie wiem jeszcze na jaki temat, zobaczymy, może sobie pogadam o czymś lżejszym. Także dobranoc państwu, dziękuję. No. Ja odpowiadam poważnie. W tej chwili prawie też nic nie jadam, bo boli mnie, a jeszcze tych proszków nie chcę brać w kółko. Dobra, dziękuję.